Przyszli kierowcy, przygotujcie się na małą rewolucję. Od nowego roku czekają Was zmiany w przepisach. Prawo jazdy otrzymane po raz pierwszy będzie wydawane na okres próbny. W tym czasie młody kierowca będzie musiał m.in. poruszać się pojazdem oznakowanym zielonym listkiem i uczestniczyć w dodatkowych szkoleniach. 4 stycznia 2016 roku wchodzi tak zwany okres próbny dla młodych kierowców, którzy uzyskają po raz pierwszy po tym terminie prawo jazdy. Będzie to okres, w którym kierowcy będą musieli wykonać dodatkowe szkolenie, dodatkowe szkolenie z zakresu bezpieczeństwa ruchu drogowego, dwie godziny zajęć teoretycznych i godzinę zajęć praktycznych na specjalnym ośrodku, ośrodku doskonalenia techniki jazdy. Tam będą ćwiczone umiejętności praktyczne, jeszcze doskonalone umiejętności praktyczne tych młodych kierowców. Dodatkowo będą musiały mieć oznaczony pojazd tym zielonym listkiem. Nie będą mogły poruszać się w terenie zabudowanym z prędkością większą niż 50 km na godzinę. Również niezależnie od pory tutaj wiemy. I nie więcej niż 80 km poza terenem zabudowanym i nie więcej niż 100 km na drodze ekspresowej i autostradzie. Jest to dwuletni okres próbny, gdzie, gdzie ten kierowca będzie pod tym nadzwyczajnym pręgierzem, będzie musiał się bardziej pilnować. Dodajmy, że na dłuższą rozmowę z dyrektorem Małopolskiego Ośrodka Ruchu Drogowego w Tarnowie zapraszamy na portal IMAF TV.